Cześć, to Marek. Wraca Liga Mistrzów. No nareszcie, coś ciekawego. Wszędzie tylko zero tu, zero tam. Wszędzie same zera. No ale raczej nie w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Lipsk Real Madryt, Kopenhaga Manchester City. Będą padać bramki. Fuksiarz.pl to nowy sponsor na kanale. Fuksiarz.pl to legalny bookmacher, a także oficjalny sponsor La Liga w Polsce. Dla nowych graczy mamy zakład bez ryzyka i obrotu do 500 zł, plus 20 zł freebet na La Liga. Zakład bez ryzyka można wykorzystać na dowolne zakłady sportowe. Freebet 20 zł na La Liga, jak sama nazwa wskazuje, trzeba spożytkować na obstawienie spotkań La Liga. Logiczne. Zarejestruj konto na fuksiarz.pl z linku w opisie. Wpłać minimum 50 zł. Postaw na dwa zderzenia o kursie co najmniej 1,60. Minimalna stawka kuponu to 50 zł. W przypadku przegranej otrzymujesz zwrot 50% postawionej stawki nawet do 500 zł. Dołącz do fuksiarz.pl. Nowe, nawet kolorek jest lepszy. Dobry wieczór! Witamy serdecznie w najmniej obiektywnym programie o polskiej piłce nożnej. Tomek? No co? Ekstraklasa wróciła. Jak? Gdzie? Po przerwie zimowej. Po wielu latach? Nie, bo po 51 dniach. Nie, prawdziwe Ekstraklasy to nie ma od sezonu 2003. To jakieś udawańce jeszcze. Dno futbolu. W dzisiejszym programie, jak zawsze, Daria i jej gość, segment na zmywaku, Czesław Michniewicz jego czesiokiem, no i pytanie od widza. Czyli cmentarze. Zaczynamy od dramatu. W Krakowie? W Chorzowie? Czemu w Chorzowie? Bo ten mecz to był jakiś dramat. Tomek, nie przesadzaj. Ostatni raz takie gówno to widziałem, jak byłem w kinie. Na jakimś filmie Kawulskiego? Nie, ktoś nasrał na fotelu obok. Aha, oto wyniki wszystkich spotkań z ostatniej kolejki. Dużo bramek. Najwięcej w meczu Krakowia-Radomiak. Najciekawiej było chyba w Łodzi. Widzę próbował, ale Jagiellonia za mocna. Zmiana na pozycji lidera. Prezes działa. Prezes robi co może. Śląsk na mistrza? Chyba w MMA. Centymetrów 192. No start Śląska po przerwie to niezły gong. Bang. Gang? Śląsk się zakrztusił jak Mia Khalifa. Po przyjęciu 23 cm prawdy. Ciekawe spostrzeżenie. Prawdziwe. Tak samo prawdziwe jak wywiady naszej Daryi. Latająca dziennikarka. Dziś Daryja ma wyjątkowego gościa i wyjątkowy temat. Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest najlepszy, podobno, sędzia piłkarski na świecie, a na pewno w Polsce. Szymon Morświniak. Marciniak. Aha. Dziś porozmawiamy o dziwo nie o łapówkach. A o niebieskiej karcie. Kartce. Czemu sędziowie chcą wprowadzenia niebieskiej karty? Kartki. Karty. Niebieska karta to w sprawach przemocy w rodzinie. A co za różnica? No ale... Moim Państwa gościem był Szymon Morświniak. Marciniak. Sędzia, który chce wprowadzić niebieską kartę, bo mają problem w swojej rodzinie. Co? Dziękujemy, Daryja, jak zawsze... Półprofesjonalnie. Czyli dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Andrzej? Tak, Tomku? A znasz żart o Marciniaku? Jaki? Śmieszny, k***a. A to nie znam. Dlaczego Szymon Marciniak nie jest lubiany wśród kibiców Legii Warszawa? Dlaczego? Bo jest łysym A teraz czas na stały segment naszego programu. Na zmywaku? Tak jest. Sprawdzamy, jak sobie nasi radzą za granicą. Na zmywaku. Wyjechał i przepadł. Dziś zobaczymy, jak radzi sobie zawodnik AS Monaco, Radosław Majecki. Zakupiony z Legii Warszawa za 7 milionów euro. Wow, ale zajebiście przepalone pieniądze. Radek nie grał w Monaco i został wypożyczony do Cercle Brugge. To pewnie inaczej się wypowiada. Pewnie tak, ale nikogo to nie interesuje. Wrócił z wypożyczenia i... I dalej nie gra. Super. Gra w Pucharze Francji. O. Ale Monaco przegrało i odpadło z pucharu. Super. 24 lata i nie gra. Super. Oby tak dalej. Bramkarz może się odbije? Chyba od ściany. Albo Warcie Poznań. Świetny pomysł. Na zmywaku. Wyjechał i przepadł. A propos Warty Poznań, wygrali w Grodzisku. Z Groklinem? Z Rakowem. Aha. Raków postanowił gonić Śląsk i Jagiellonię w takim samym tempie co Lech i Legia. Nie ma co za szybko. Dokładnie. W grupie raźniej. Czas na naszego eksperta. Najlepszego. Jednego. Nieskończona wiedza. Okiem Czesia. Dzień dobry, tu Czesio. Czesio dziś zajmie się takim tematem jak handel ludźmi. Legia Warszawa. To taki klub, który wygrał Mistrzostwo Polski dzięki Czesiowi.
Teraz, by przeżyć, to musi sprzedawać piłkarzy. Za Czesia było inaczej. Ostatnio musieli przehandlować Albańczyka do Arabów, czyli norma. Nienormalna i za to cena. Czesio zbaraniał, Turki oszalały. To nie była kuchenka gazowa i zestaw mebli ogrodowych, jakie zazwyczaj można dostać za jednego Albańczyka. Legia Warszawa dostała 10 milionów euro. Szok! Czesio też w szoku. Czesio w maksie dałby może 500 000 i rozkładaną kanapę. Czesio uważa, że to jakiś wałek jest. A Czesio dobrze czuje noskiem, kiedy ktoś chce wałeczek zrobić, a kiedy nie. O to trzeba zapytać naszego special one'a, Jose. Hello, Cezio. Jose, czy Muci sobie poradzi? Kie? Muci, czy dycha z Albańczyka to wałek czy legal sprawa? Who? Muci. Muci? Wałek? Walek? No dokładnie. Jose też myśli, że to turecki wałek jest jakiś. This is Walek. Okiem Czesia. Wow. No dokładnie. Co teraz? Teraz Legia będzie musiała oddać kilka milionów Zawiszy Bydgoszcz. Czemu Zawiszy? Zadośćuczynienie za lata podkradania piłkarzy w ramach wojskowej służby. Brzmi dobrze, ja to kupuję. Zerknijmy szybko na tabelę po 20 kolejkach. Wszyscy nawaleni. Kto goni Jagiellonię, to już wiemy. Kto leci? ŁKS i Ruch Bez Zmian. Puszcza się Modli, Widzę w kryzysie. Klasyfikacja strzelców? Bez zmian, ale mam lepsze. Aktor za dychę. Julia Wieniawa. Nie, Valentin Kojocaru. Valentin Kojocaru. Kojocaru, Kojocaru. Nie znam, w czym grał? W Pogoni. Spójrzmy, jak przeaktorzył Rumun 1. Trochę aktorska gra ze strony bramkarza Pogoni. Widziałem na wideo sytuację, nie wiem, czego mu sknęła w ogóle ta piłka, ta butelka. Także zagrał taktycznie w tej sytuacji. Nic się tam nie wydarzyło, chociaż muszę powiedzieć, że wrzucenie butelki na boisko nie powinno mieć miejsca. To jest coś, co na pewno jest naganne. Natomiast aktorska gra bramkarza Pogoni ogromna, który nie został uderzony butelką. Pięknie. Oskar. Valentin. Coco Jumbo. Na koniec programu kolejny stały segment naszej audycji, czyli pytanie od widzów. Cementarze. Słuchaj, nie pamiętam, żebyśmy byli na ty. Cementarze. Czyli wasze betonowe komentarze. Spośród setek tysięcy nadesłanych kartek na naszą skrzydkę pocztową wybraliśmy jedną. Tak się wyjątkowo składa. Czysty przypadek. Że jest to pytanie od naszego stałego widza Jakuba Kwiatkowskiego. Prezes TVP Sport? Przypadek. Czysty. Jakub Kwiatkowski z Warszawy pyta się. Panowie, was w studio jest dwóch, a ja robię tu porządki. Nie chcecie może kilku dziennikarzy i komentatorów za parę złotych? Kogo? Tu jest jeszcze dopisek. Przemka Babiarza oddam za darmo. Babiarz za darmo? Uczciwa cena. Dno futbolu.